Dzień dobry Państwu. Nazywam się Elżbieta Linowska i witam Państwa na dzisiejszym szkoleniu. Jestem też rzecznikiem prasowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego oraz prowadzę punkt konsultacyjny dla osób pokrzywdzonych. Na co dzień zajmuję się zatem pomocą osobom dotkniętym mobbingiem. Dlatego dzisiejsze szkolenie nie będzie miało charakteru teoretycznych rozważań, ale będzie bazowało na codziennych moich doświadczeniach, na historiach setek osób, czy to dyskutowanych w punkcie konsultacyjnym, czy to będących przedmiotem toczących się postępowań sądowych. Dużą część dzisiejszej prezentacji poświęcę charakterystyce mobbingu, jego definicji, przyczynom, przejawom, płaszczyznom występowania, etapom zjawiska, a także jego skutkom. Następnie zajmiemy się mobbingiem jako pojęciem prawnym na gruncie Konstytucji, Kodeksu Pracy, Kodeksu Karnego oraz prawa dyscyplinarnego. Na koniec przedstawię Państwu sposoby obrony przed mobbingiem, a także omówię obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom o charakterze mobbingowym. Główny cel dzisiejszego szkolenia to przybliżenie Państwu zjawiska mobbingu, uczulenie Państwa na wszelkie jego przejawy, uświadomienie Państwu, jak dramatyczne może mieć skutki. Wychodzi ono też naprzeciw potrzebom Państwa pracodawcy, czyli dyrektora szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej, który po pierwsze sam często pada ofiarą mobbingu, a po drugie odpowiada za wszystko to, co się dzieje na terenie jego placówki. Należy zwrócić uwagę na możliwość fałszywego obwiniania o mobbing, który może stać się furtką do nadużyć ze strony osób, które po prostu nie chcą pracować. Nie każdy przecież przypadek dokładania pracy, krytyki lub okazywania niechęci danej osobie jest przejawem mobbingu. Przełożony ma bowiem prawo. Część szkolenia i materiały dołączone do samego szkolenia wyposażą Państwa, Państwo dyrektorzy, w stosowne instrumenty do zdiagnozowania sytuacji i, jeśli to konieczne, do podjęcia właściwych działań. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Oznacza to, że pracodawca, nawet jeśli sam nie mobbinguje, a jedynie przymyka oko na mobbingowe zachowania innych pracowników, odpowiada za złamanie obowiązków pracodawcy.